Raport z Kijowa. Ta 15. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę. Wita się Paweł Bobołowicz, audycję realizuje Michał Tęsny. Jesienią Rosja może zintensyfikować ataki rakietowe na Ukrainę, poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Według ich danych w czerwcu bieżącego roku Rosja planuje rozpocząć seryjną produkcję rakiet typu CH-50. Rosyjski pocisk eksplodował w pobliżu maszynowni czwartego bloku zaporowskiej elektrowni jądrowej, poinformował o tym Energoatom, powołując się na swoje źródła. Odgłosy wybuchu usłyszeli ukraińscy pracownicy elektrowni, którzy nadal pracują w elektrowni jądrowej. Rosjanie próbowali szybko zacierać ślady, tak by eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej tego nie zauważyli. W Unii Europejskiej trwają przygotowania do wprowadzenia 11 pakietu sankcji wobec Rosji. O tym poinformowała europejska komisarz Mairead McGuinness w rozmowie CNBS. Według niej 11 pakiet sankcji będzie skierowany przede wszystkim na walkę z próbami obejścia restrykcji. Ukraińskie Ministerstwo Młodzieży i Sportu wydało oficjalny zakaz dla reprezentacji sportowych tego kraju na udział w zawodach, w których wystąpią sportowcy z Rosji lub Białorusi. Zakaz dotyczy sportów olimpijskich, nieolimpijskich i paraolimpijskich. W przypadku naruszania zarządzenia federacje sportowe mogą zostać pozbawione statusu narodowego. Niemiecki rząd wydał zgodę na transfer myśliwców MiG-29 sowieckiej konstrukcji, które znajdowały się w rezerwach byłej NRD i zostały sprzedane Polsce w 2002 roku. Polska planuje je wysłać do Ukrainy. Przekazanie migów zapowiedział premier Mateusz Morawiecki w czasie swojej wizyty w Waszyngtonie. Jest z nami Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, Dmytrze. Dzień dobry, Pawle. Witam Państwa serdecznie. Dmytrze, informacja o przekazaniu kolejnych migów jest też komentowana na Ukrainie. Wcześniej informacje o przekazywaniu migów doczekały się też komentarzy, które w Polsce zostały odebrane jako nie do końca pochlebne. Tak, o tym, że jest to przestarzały sprzęt, mówił rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy, a później ta wypowiedź była prostowana, czy też wyjaśniana między innymi przez ministra obrony Ukrainy, jak te informacje najnowsze o tym, że migi już mogą być przekazane na Ukrainę, została teraz przyjęta? No, przyjęta bardzo pozytywnie, ponieważ my nie mamy za dużo z czego wybierać po prostu. Migi to główny samolot armii ukraińskiej w tej wojnie, chociaż on bardzo postępie się, tak? On jest w porównaniu z rosyjskim Su-25 i Su-35 też bardzo zastarzały. Chociaż nawet na takich samolotach nasi piloci im udaje się latać i nawet mieć jakieś sukcesy. Chociaż to jest śmiertelnie niebezpiecznie, bo radary i broń na rosyjskich Su są jak w porównaniu z tymi migami jest bardziej nowa i po prostu dla naszych pilotów to jest śmiertelnie niebezpieczne i dlatego cały czas prosimy, już ponad miesiąc prosimy, żeby nawet więcej jak ponad miesiąc prosimy, żeby nasi partnerzy na Zachodzie dali nam samoloty typu F-16. Już dwa dni temu chyba po raz pierwszy wśród naszych partnerów zachodnich minister obrony Danii powiedziała o tym, że Ukraina latem teoretycznie może otrzymać samoloty typu F-16. No i ja odbieram to bardzo optymistycznie i pozytywnie, jeżeli to nareszcie nastąpi. A migi, które przekazała nam Polska, no to będzie nam pomóc, żeby przetrwać się do dostarczania już tych, być może tych F-16. No, ale nawet jeżeli oni nie są w dobrym stanie, to chociażby ich oni mogą być bazą dla zaopatrzenia tych migów, które teraz letają. Po prostu zapciastyny, po ukraińsku to się nazywa. Części zapasowe.
cięście zapasowe. Bardzo dziękuję. Mogą być przydatne dla naszych migów, które teraz są na froncie. Wczoraj była informacja o tym, że Polska przekazuje 5 tych migów, chociaż Polska w swym czasie kupiła w NRD 23 takich migów, które być może większość tych migów już nie jest przydatna, ale cięście zapasowe mogą być wykorzystane. I wczoraj od razu jak Berlin pogodził się na to, że te migi będą przekazane dla Ukrainy, od razu premier Polski Morawiecki powiedział o tym, że to nie jest końcowa ilość, jeszcze będzie druga partia tych migów, za co bardzo serdecznie dziękujemy oczywiście. Wczoraj w czasie exposé ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej pana Zbigniewa Raua w dyskusji wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska przypomniała, że Polska była liderem koalicji czołgowej, a że jest też liderem koalicji samolotowej, bo przecież oprócz tej warstwy praktycznej, ważnej, o której przed chwilą mówiłeś, jest też taka warstwa polityczna. To, że Polska przekazuje samoloty, to jest też impuls dla innych krajów, żeby kolejne samoloty przekazać. Ostatnio w czasie spotkania prezydentów Zełenskiego i Dudy był podnoszony temat możliwości przekazania czy wspierania przez Polskę przekazania samolotów F-16. Prezydent Duda bezpośrednio do tego się nie odniósł, ale można mieć wrażenie, że jednak część polityków co najmniej sprzyja takiej idei, takiemu pomysłowi. Być może za wcześnie o tym mówić nie można. Wiadomo, że te samoloty mogłyby wpłynąć na zdolności obronne Ukrainy. Zobaczymy, jak ten temat się będzie dalej toczyć. Dmytrze, no rok temu ciężko nam było sobie wyobrazić, że leopardy pojadą na Ukrainę, a dzisiaj już walczą na froncie przeciwko Rosji. To prawda i rok temu też ciężko było wyobrazić, że będziemy mieli na przykład też Hajmarsy, którzy bardzo zmienili sytuację na froncie. No i my marzymy oczywiście o rakietach typu ATAK-MS, które mają zasięg 300 kilometrów. No zobaczymy po prostu, jaka będzie sytuacja dalej, bo jeszcze przekazanie wtedy, przypominam, że przekazanie Ukrainie wtedy tych HIMARS-ów wywołało potężną reakcję w Rosji. Oni od razu zaczęli straszyć też bronią atomową i tak dalej, i tak dalej. No ale HIMARS-y działają, zabijają naszych wrogów i teraz mam nadzieję, że wkrótce będą to robili też czołgi typu Leopard 2, no i być może też Leopard 1, którzy obiecuje nam przekazać w ilości 100 czołgów też Dania znów. Ale podkreślę twoje słowa, że Polska jak w przypadku czołgów, tak i w przypadku samolotów jest zawsze pierwsza. Jest po prostu pierwszym krajem, który jest inicjatorem przekazania Ukrainie tego niezbędnego sprzętu, żeby my mogliśmy odbić nasze okupowane ziemię. Dmytrze, dzisiaj ta zapowiedź, informacja z ukraińskich źródeł, że na jesień nie można spodziewać się kolejnych ataków rakietowych na Ukrainę. Mniej jest tych alarmów przeciwlotniczych. Wczoraj chyba tylko jeden w Kijowie alarm przeciwlotniczy i całe szczęście rakiety na Kijów nie spadają, ale to zagrożenie oczywiście niestety cały czas trwa. Jak najbardziej. My dajemy sobie sprawę z tego, że zagrożenie cały czas jest i cała Ukraina jest pod tym zagrożeniem. Szczególnie pamiętając o tym, że wróg ma rakiety typu H-22 na przykład, albo Onyx, przeciwko którym my, no i nie mówiąc już o kinżałach, przeciwko którym my nie mamy żadnej broni. Jedyne mamy nadzieję, że kiedy nareszcie dojedzie do Ukrainy,
Ukrainy w broń przeciwrakietowa typu Patriot, to bardzo nam pomoże. No i oczywiście te samoloty typu F-16, oni też mogliby w jakimś stopniu pomóc w przeciwdziałaniu takim rakietom. Przypominam, że rakieta typu H-22 rozwaliła budynek mieszkalny w Dniprze, gdzie zginęli dziesiątki cywilów razem z dziećmi. I my przeciwko takim rakietom na razie nic nie mamy. No i Rosja, oni też nie są prężni, tak? Oni działają jednak, oni naprawdę, ta informacja od wywiadu ukraińskiego, że Rosja teraz być może zacznie produkować te rakiety typu H-55, to jest bardzo niepokojąca informacja i myślę, że jest ta informacja prawdziwa i dlatego my musimy też przeciwstawiać coś swoje budować. Na przykład jak ten słynny rakiety typu Neptun. Wczoraj akurat była rocznica zastrzelenia okrętu Moskwa naszymi ukraińskimi, podkreślam, rakietami typu Neptun i Jurij Butusow, nasz ekspert wojskowy. Dmytrze, o tym nie opowiadaj, bo uprzedzisz to, co przygotował specjalnie na dzisiejszy raport Artur Żak. Nie masz za co przepraszać. Nie wiesz o tej niespodziance od Artura Żaka. Rzeczywiście bardzo ważne wydarzenie, ale też ważne wydarzenie, które wczoraj komentowaliśmy na żywo. Exposé ministra Raua, to exposé obserwował Artur Żak, przywołany już. Dzień dobry, Arturze. Dzień dobry, Pawle, dzień dobry, Dmytrze. Witam ciepło, słuchacze Radia Wnet z Lwowa. Arturze, relacje polsko-ukraińskie w oczywisty sposób stanowiły bardzo ważny element, czy właściwie fundament wczorajszego exposé ministra spraw zagranicznych. Wybrałeś jeden z fragmentów wypowiedzi ministra na dzisiaj. Tak, exposé trwało ponad 2,5 godziny. Praktycznie każdy punkt exposé, nawet jeżeli się odnosił do innych dziedzin polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, bądź dotyczył innych krajów, tak czy inaczej odbijał się od tego, co na Ukrainie się dzieje. Ale był taki fragment, taka część, która była stricte poświęcona Ukrainie i temu, jak relacje polsko-ukraińskie są budowane teraz i powinny i będą budowane w przyszłości. Proszę posłuchać, to jest krótki fragment wypowiedzi. Przede wszystkim Rzeczpospolita Polska będzie nadal dokładać wszelkich możliwych starań, aby Ukraina pokonała wojska rosyjskie i odzyskała suwerenność na całym swoim uznawanym międzynarodowo terytorium. Dołożymy także wszelkich starań, aby umożliwić Ukrainie jak najszybsze członkostwo w strukturach wolnego świata, którego instytucjonalnymi formatami w naszym regionie jest Unia Europejska i NATO. Będziemy to czynić w imię najbardziej żywotnego, egzystencjalnego interesu Polski. Bezpieczna Ukraina to bezpieczna Polska, to pokojowa Europa. To jest sprawa naszej racji stanu. Dlatego Polska jest przymierzeńcem Ukrainy w obronie pokoju, powstrzymywaniu rosyjskiego imperializmu i dążeniu do obrony norm prawa międzynarodowego. I chwała Ukrainie, że stawiła tak skuteczny opór. Pragnęlibyśmy, aby w przyszłości Ukraina była czymś więcej niż tylko partnerem w ramach Unii Europejskiej i NATO oraz czymś więcej niż dobrym sąsiadem, z którym mamy przyjazne relacje oraz dobrą współpracę gospodarczą. Naszym celem jest takie ukształtowanie wzajemnych relacji, aby między Polską i Ukrainą wyeliminować potencjał do jakichkolwiek poważniejszych tarć na tle interpretacji historii czy położenia obywateli identyfikujących się z polską mową, kulturą i tradycjami. Polacy i Ukraińcy nie tylko u siebie w ojczyźnie, ale i w drugim kraju powinni czuć się jak u siebie w domu. Rosyjska agresja tak bardzo zbliżyła nasze narody i dostarczyła tak ogromnego społecznego kapitału sympatii i zaufania, że stoimy przed unikatową w ostatnich stuleciach szansą
odtworzonej przez niemieckich, moskiewskich zaborców oraz bolszewicki totalitaryzm wspólnoty polsko-ukraińskiej. Kilkaset lat wspólnych dziejów dowodzi zaś, że gdy Polacy i Ukraińcy współpracują, to zwiększa się bezpieczeństwo i dobrobyt całego regionu, a także nasza pozycja wobec państw zachodnich. Natomiast gdy między nami powstają spory i konflikty, to jak przekonywał jeszcze w XIX wieku wielki ukraiński pisarz, pan Teweimon Kulisz, wzmacniamy tylko wschodniego despotę. Wzmacniamy Moskwę. W obliczu rosyjskiego imperializmu republikańska tradycja naszej starej Rzeczypospolitej staje się atrakcyjna dla wszystkich związanych z nią narodów, Ukraińców i Polaków, Litwinów i Białorusinów. To jest ideowy potencjał, który będziemy chcieli wzmacniać, tworząc z niego fundament pod przyszłą, ścisłą współpracę polityczną. A zatem w wieku XXI wspólnota Polski i Ukrainy winna przejawiać się jako trwała współpraca dwóch bardzo bliskich sobie, językowo, kulturowo i mentalnie narodów zamieszkujących w dwóch suwerennych państwach. W tym duchu podczas ostatniej wizyty państwowej prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce prowadziliśmy rozmowy o nowym podejściu do wzajemnych relacji, także w sprawach związanych z historią oraz upamiętnianiem ofiar wojen, represji i mordów. Gdy Polacy i Ukraińcy współpracują, zwiększa się pozycja państw regionu. Wspomnienie pan Teleimona Kulisza. To wystąpienie ministra Raua niewątpliwie jest takim kolejnym fundamentem, oprócz tych niesamowitych przemówień w czasie wizyty prezydenta Zełenskiego, przemówienia prezydenta Dudy, takim kolejnym filarem rzeczpospolitańskiej myśli, która części z nas towarzyszy i która pewnie może zadecydować o tym, jak będzie rozwijała się nasza część Europy. Warto wracać do tego expose. Myślę, że jutro w programie wschodnim Wojciech Jankowski i Artur Czak jeszcze do expose ministra Raua powrócą, ale my też musimy przypomnieć o tej rocznicy, do której już zaczął nawiązywać dzisiaj Dmytro Antoniuk. 14 kwietnia 2022 roku zatonął okręt flagowy floty czarnomorskiej marynarki wojennej Rosji, krążownik rakietowy Moskwa. Zatonął po tym, jak został ostrzelany z brzegowego kompleksu rakietowego RK-360MC Neptun sił morskich Ukrainy. To było wielkie wydarzenie, pozostaje do dzisiaj wielkim wydarzeniem. Arturze, i specjalny dźwięk, który przygotowałeś. Dźwięk właśnie z wystrzelania między innymi tych rakiet przeciwokrętowych, dwóch rakiet przeciwrakietowych. Proszę posłuchać, a dalej skomentujemy, jak to wyglądało. I cóż, Arturze, słyszeliśmy? Na początku, tak jak powiedziałem, słyszeliśmy wystrzelenie dwóch rakiet z kompleksu RK-360 Neptun. To są przeciwokrętowe rakiety produkcji ukraińskiej. Wystrzelone zostały, tak jak mówiłeś, Pawle, 13 kwietnia ubiegłego roku, mniej więcej około godziny 14, bo jest podana godzina 14:10. Niemniej jednak specjaliści określają, że to była zdecydowanie bardziej szeroko zakrojona operacja. Oprócz rakiet Neptun były zaangażowane też między innymi drony ukraińskie, które w tym czasie po prostu odprowadzały na siebie koncentrację tego rosyjskiego krążownika, czyli tak naprawdę stwarzały pozorne cele dla obrony przeciwlotniczej tego rakietowego krążownika, ale także na rzecz właśnie tej operacji działało niemalże cała moc wywiadowcza państw NATO. I
te dwie rakiety, jak się okazało, trafiły między innymi w tę część, gdzie były zgromadzone rakiety. Rakiety tego krążownika eksplodowały. Eksplodowały w ten sposób, że spowodowały przechylenie się całego statka, całego okrętu i praktycznie w przeciągu niecałej doby ten okręt został zatopiony. Rosjanie mówią, że udało się, że zginęło 28 żołnierzy. Niemniej jednak wielu żołnierzy rosyjskich dotychczas jest, ma status tych, którzy zaginęli. No, trudno jest chyba zaginąć na morzu w kwietniu, żeby się uratować. Niemniej jednak taki status nadal mają. Warto zaznaczyć, że Moskwa, krążownik Moskwa, to był okręt flagowy floty czarnomorskiej. Największy okręt tego typu działający dotychczas. Pierwszy okręt tego typu zatopiony po II wojnie światowej. No i taki smaczek, ten okręt był wyprodukowany w Mikołajowie, ukraińskim Mikołajowie w 1979 roku. I trzy takie też negatywne smaczki. Brał udział zarówno w inwazji Rosji na Gruzję w 2008 roku, w inwazji na w aneksji Krymu, i także działał na, podczas działań armii rosyjskiej w Syrii. No i tutaj w 2022 roku znalazł swoje zasłużone miejsce na dnie Morza Czarnego. Zatopienie Moskwy, zatopienie krążownika Moskwa to oczywiście też wymiar i bezpośrednio militarny, wymiar też polityczny i symboliczny. Na Ukrainie pojawiło się mnóstwo grafik, w tym ta najbardziej słynna Titowa. Akurat Arturze, gdy wypuściłeś ten dźwięk, gdy było słychać, jak wlatują Neptuny, które lecą w kierunku Moskwy, do studia wszedł Piotr Mateusz Bobołowicz, który dzisiaj jest w koszulce z tą grafiką i z napisem, co tu jest napisane. Piotrze, pamiętaj o zasadach radiowych. Pamiętam, no jest to wskazanie rosyjskim okrętom wojennym kierunku, w którym mają podążać. Dyplomatycznie można powiedzieć, że na dno. Ruski wojenny korabl idy. Na dno. Tak można przyjąć, że jest tutaj napisane i na tej grafice jest okręt z słynną wieżą kremlowską, który się z Moskwą tak przecież kojarzy, a sam cytat jest związany z tym, co usłyszeli rosyjscy żołnierze, gdy domagali się od ukraińskich żołnierzy poddania wyspy Żmijowej i jak usłyszeli opór ukraińskich żołnierzy. W kwietniu, parę dni po tych wydarzeniach, gdy wyjeżdżałem z Kijowa z Bianką Zaleską. To ta historia, którą państwo znacie też, która jest związana z psem Ajdarem, którego zaraz chwilę dalej za Kijowem znaleźliśmy, ale wtedy przejeżdżaliśmy przy budynkach przemysłowych, być może zakładach, które w odpowiedzi na zniszczenie Moskwy zostały zbombardowane przez Rosjan. Podobno to były zakłady czy miejsce, w których były produkowane rakiety Neptun. Tego nie wiemy. Strona ukraińska tego nie potwierdziła. Fakt jest, że Rosja odpowiedziała atakiem rakietowym na ukraińską stolicę. Zresztą nie jedyny raz, bo nie odpowiada, tylko właściwie atakuje. Ważne wydarzenie, będziemy oczywiście je pamiętać. Z Lwowa przenosimy się na wschód Ukrainy, gdzie jest Kuba Stasiak. Dzień dobry, Kubo. Dzień dobry państwu. Udało nam się połączyć. Był taki moment, gdy nie byliśmy pewni, czy uda nam się z tobą nawiązać połączenie, ale jesteś jednak w zasięgu. Opowiedz o tym, gdzie jesteś. Wczoraj wysyłałeś do mnie filmy z kolejnej ewakuacji. Czy jeszcze jesteś na wschodzie, czy już ze wschodu wyjechałeś? Z tym się wiąże właśnie bardzo ciekawa historia. Otóż, że wywoziliśmy wczoraj kobietę z Siewierska. Kobietę, którą poznałem przed 6 miesiącami. Wtedy próbowałem ją namówić do wyjazdu. Odmówiła mi, jako że obawiała się po prostu jechać sama. Po paru tygodniach nawiązałem kontakt z jej wnuczką mieszkającą w Stanach Zjednoczonych. I ta właśnie wnuczka przed 3 dniami wylądowała w Warszawie, dalej pojechała do Kijowa, Charkowa i właśnie w tym ostatnim mieście doszło do spotkania po parunastu latach obu kobiet. I właśnie jestem na etapie, na którym wiozę obie kobiety w kierunku Kijowa, więc tym razem nie na wschodzie wyjątkowo. Natomiast tak jak mówię, z tym się wiąże ciekawa historia, jako że właśnie w samym Siewiersku tak naprawdę, kiedy chodzi się po tym rozbitym mieście, mieście, które, jak państwo pewnie wiedzą, znajduje się wysoko nad Soledarem, w takim punkcie trochę stykowym, gdzie jest poniekąd otoczone z każdej strony, a z drugiej strony nadal się tam toczy życie. Życie toczy się
w piwnicach, w rozbitych blokach. I właśnie w jednym z takich bloków znalazłem wówczas, pół roku temu, 85-letnią kobietę, która całe szczęście teraz jest już z nami, zdecydowała się wyjechać. Natomiast to, z jakimi właśnie wiąże się to schematami, jakimi traumami, po tym, gdy ci ludzie trafiają już do miast, w których mamy relatywny spokój, nie spadają ani pociski artyleryjskie, ani też nie widać szczególnie zniszczeń. Obecnie znajdujemy się w mieście Łubne za Połtawą, w centralnej części Ukrainy, więc tak jak mówię, te traumy, nieleczone traumy będą już z tymi ludźmi tak naprawdę do końca życia. Wśród tych różnych opowieści, wśród tych zdań, które bardzo często padają, które przecież ty też cytowałeś, gdy prosisz tych ludzi, żeby ewakuowali się, padają te obawy o to, że gdzie mają jechać, ale też taka obawa o to, czy jeszcze wrócą do swoich miast, czy jak opuszczą te miasta, czy będzie szansa na to, żeby powrócili. Gdy ewakuujesz taką osobę, która ma ponad 80 lat, czy ci ludzie wierzą, że uda im się wrócić jeszcze do miast na wschodzie Ukrainy, które będą spokojnymi miastami, które będą miastami w wolnej Ukrainie? Mogę odpowiedzieć na przykładzie wspomnianej pani. Kiedy ją wywoziliśmy, ona wierzyła jeszcze tego wieczora, po tym jak ją wywieźliśmy, kiedy spotkała się z wnuczką, że nazajutrz ktoś zawiezie ją z powrotem do Siewierska. Tym samym nie wzięła ze sobą wielu, wielu rzeczy. I tego wieczora też wyznała wnuczce, że całe życie zbierała pieniądze. Pieniądze, które zostały we wspomnianym Siewiersku. Pani oczywiście już do miasta nie wróci. Namawia mnie do tego, żebym ja tam wrócił, a pieniądze spożytkował na cele wolontaryjne. Więc takie sytuacje też mają miejsce. Są to oczywiście dylematy tak dla ewakuatorów, jak i dla, podejrzewam, tych ludzi. Chociaż pani wydawała się być zdecydowana. Większość tych osób, tak jak właśnie wspomniałeś, nadal się łudzi, że w tych ich miastach, często rodzinnych, w których spędzili całe życie, w tym przypadku ponad 80 lat, zagości na pewnym etapie spokój, a oni będą mogli do nich wrócić. My, mając trochę szerszy ogląd, szersze spojrzenie, wiemy, że tak się najpewniej nie stanie. I to się też działo na przykładzie Bachmutu. Bachmutu, który jest każdego dnia równany z ziemią. Na przestrzeni stycznia, lutego wywieźliśmy z tego miasta, myślę, że ponad 100 osób. I podejrzewam, że każda nadal łudzi się, że będzie do miasta mogła wrócić. My wiemy nieco więcej. Wiemy, że to raczej nie nastąpi, prawda? Kubo, ty też wyjeżdżasz. Kiedy ty zamierzasz powrócić na wschód Ukrainy? Tak, w ciągu paru dni, podejrzewam, że może nawet jeszcze jutro wrócę na Donbas na parę dni. Po tym okresie, który dla mnie już rozciągnął się do 4 miesięcy, bez przerwy właśnie na wschodzie, planuję wrócić na parę tygodni, jako że to jest coś, na co uczulam każdego, wolontariusza, dziennikarza, że po zbyt wielu tygodniach, w tym przypadku miesiącach spędzonych właśnie bez przerwy na pracy w Donbasie, pod ostrzałem, człowiek wytraca empatię i też takie poczucie, mam wrażenie, ryzyka. Wielokrotnie staramy się je, mam wrażenie, nieco zatrzeć i w tym przypadku też ciężej jest po prostu racjonalne osądy, decyzje, dlatego tak jak mówię, w najbliższym czasie planuję na parę tygodni wyjechać po prostu do Polski po to, żeby móc na nowo już ze świeżą głową wrócić do naszych zajęć tutaj. Czekamy na ciebie oczywiście w redakcji. To jest dobry pomysł, żeby nawet w tak ważnej pracy jednak robić te przerwy. Kuba Stasiak bezpośrednio ze wschodu Ukrainy i z kolejnej udanej akcji ewakuacyjnej. Bardzo serdecznie ci dziękuję. Dziękuję również i do usłyszenia. Dzisiejszy raport z Kijowa przygotowała Daria Hordyjko, Artur Żak, Dmytro Antoniuk. Był oczywiście obecny przed chwilą Kuba Stasiak. Zapraszam Państwa jutro do programu wschodniego, który Artur Żak i Wojtek Jankowski nadadzą bezpośrednio z Lwowa. Tym razem czasami tak trzeba, żeby program wschodni do Lwowa wracał. I to już jest ostatni akcent dzisiejszego raportu z Kijowa. Wszedł Kuba Duszak, czyli za chwilę będą wiadomości. Żegna się Paweł Bobołowicz. Raport z Kijowa.